Nazywam się Alonso Martinez. Zajmuję się modelowaniem postaci w Pixarze. Tworzę wirtualne postaci, które następnie ożywiają animatorzy. Jeśli dobrze wykonam swoją pracę, to widzowie uwierzą, że postaci są prawdziwe, a nawet się z nimi zaprzyjaźnią. Stoję w galerii sztuki Pixara, upamiętniającej ciężką pracę, którą trzeba włożyć, by film był świetny. Każdy dział wytwórni przyczynia się do opowiedzenia filmowej historii. W naszym dziale, w którym projektujemy postaci, przekazujemy coś przez ich formę. Dobry przykład to film Odlot. Carl wizualnie przypomina pudło, bo jest uwięziony przez emocje z trudnych okresów w życiu. Russell ma kształt jajka. Obie te formy wyrażają osobowość naszych bohaterów. Aby stworzyć świetne postaci jak te, musimy zacząć od narzędzi, które ułatwiają artystom pracę nad formami. Ważna jest też wydajność. Komputer musi sobie radzić z tymi wszystkimi danymi. To temat naszej lekcji. Oglądajcie dalej. Pixar w pudełku. W lekcji o modelowaniu otoczenia widzieliście, jak robimy źdźbła trawy za pomocą parabol. Same parabole jednak nie wystarczą, by nadać postaci wyraz. Mam tu rzeźbę dłoni bohatera filmu Gra Jerry'ego. Żeby przedstawić tak skomplikowane powierzchnie, posługujemy się metodą subdivision. Jak widzieliśmy w poprzednim odcinku, pozwala bardzo wiele wyrazić. W pierwszej części lekcji pomówimy o tym, jak podział służy tworzeniu skomplikowanych kształtów. W części drugiej zagłębimy się w jego aspekt matematyczny. Większość metod matematycznych, których używamy w Pixarze, istnieje od setek, a nawet tysięcy lat, lecz z podziałem jest inaczej. Wymyślono go jakieś 40 lat temu i wciąż jest przedmiotem matematycznych analiz. Nasze postaci znajdują się w przestrzeni trójwymiarowej, ale na razie przyjrzyjmy się krzywym w dwóch wymiarach. Zacznijmy od czworokąta. Dodamy trochę punktów, wyznaczając punkty środkowe. Kształt stanie się łagodniejszy, jeśli przesunę każdy punkt do połowy odległości między nim a sąsiadem z prawej. Nazywamy to wyśrodkowaniem. Powtarzając dzielenie i wyśrodkowanie, tworzymy coraz łagodniejsze krzywe. Wyobraźcie sobie, że jesteście artystami w Pixarze i poproszono was o stworzenie takiej figury. W ćwiczeniu interaktywnym spróbujcie się zbliżyć do tego celu.